Takim zawodnikiem jest kolega Michał. Karabinek sprężynowy TX200, celownik Viper. Celownik ustawiony na powiększenie razy 10, 0 na 30 yardzie. Karabinek sprężynowy, system dolnego naciągu, załadowany śród, dźwignia zamknięta, karabinek odbezpieczony. Prawdopodobnie wiatr przeszkodził zawodnikowi w uzyskaniu punktu. Na stanowisko podchodzi reprezentantka płci pięknej. Koleżanka ze Słowacji, Maria. Karabinek Steyr 110, PCP. Celownik Diamond. Powiększenie razy 10, takie zostało ustawione przez zawodniczkę. Zawodniczka na co dzień prawdopodobnie strzela innej kategorii, ponieważ karabinek i celownik jest przystosowany do konkurencji FT. Padł strzał, figurka się przewróciła. Brawo dla Marii. Na stanowisku. Na stanowisku strzelec Robert z Polski. Karabinek Steyr LG110. Celownik DOT. Powiększenie ustawione przez zawodnika razy 14. Pad strzał. Wpisujemy zawodnikowi do karty 1 punkt. Co oznacza, że figurka została trafiona, jednak się nie przewróciła. Kolega Oskar z Holandii. Karabinek Air Arms. Jest to karabinek sprężynowy, dolny naciąg. Celownik Hawk. Powiększenie razy 9 celownika. Paralaksa ustawiona na 23 metrze. Zawodnik załadował śród. Zajął pozycję. Chwila skupienia. Za chwilę możemy zapisać zawodnikowi jego wynik. Padł strzał. Figurka się przewróciła. Strzelanie z karabinków sprężynowych jest uznawane za trudniejsze. Trzecim strzelcem w tej grupie jest kolega Helke. Zawodnik z Holandii. Celownik karabinek TX200, celownik Hawk, również karabinek sprężynowy, dolny naciąg, śród załadowany. Ustawienia celownika, powiększenie razy 9. Karabinek razem z lunetą wycerowany na 23 metrach. Pad strzał. Figurka została trafiona, jednak nie została trafiona tak zwaną kill zone. Kolejna grupa składająca się tym razem z dwóch zawodników. Pierwszy zajmuje stanowisko kolega Sławomir, strzelec Sławomir, karabinek HW97. Jest to karabinek firmy Weirauch, sprężynowy, dolnego naciągu, celownik Vortex. Strzelec ma powiększenie na celowniku ustawione na 11 razy.
a karabinek z lunetą wyzerowany jest na 28 yardach. Co oznacza, że gdyby cel znajdował się na 28 yardzie, należy celować środkiem krzyża.